Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a tu jest Let's Play Ratchet & Clank 3. Co jest? A to jest Let's Play Ratchet & Clank 3 Going Commando. Kurde, mo. Oczywiście jestem najlepszy, zapomniałem sobie podgłośnić grę, żebym cokolwiek słyszał w słuchawkach. Dobra, więc na początek moja synchronizacja. Ja nie mogę. Przygotowanie albo hard. Dół, góra, dół, góra, dół. Góra, dół, góra, dół, góra. Okej, okay, więc. Dziś chciałem wam przedstawić to, co chciałem wam przedstawić w poprzednim odcinku. Albo dwa odcinki temu, nie pamiętam już. Czyli sekretne skiny. Więc tak, najpierw jest Mikołaj Ratchet. I uwaga! Kody na skiny nie działają w wersji na Vita. To muszę wam zaznaczyć i kody gdzieś wam się będą tutaj na dole ekranu pokazywać czy coś. Więc tak, najpierw jest Mikołaj Ratchet, więc tak. Dół, gór... Fu. Źle. Góra, dół, góra, dół, kwadrat, kwadrat, kwadrat. Cześć. Chwila. Góra, dół, kwadrat, kwadrat, kwadrat. O, słyszeliście? Ten dźwięk? Teraz możemy iść special, skins i naszym oczom ukaże się Santa Ratchet. Tak, gra trochę glitchuje jak go wybieramy. Ale tak, jest to skin, który jest ekskluzywny tylko i wyłącznie dla wersji japońskiej, oryginalnej gry. A teraz drugi skin, czyli Pippo Saru Ratchet, innym słowem Ape Escape Ratchet, więc tak. Prawo, prawo, góra, dół, lewo, lewo, prawo, prawo, kwadrat, kwadrat, kwadrat. Pippo Saru wyszło. Więc zobaczmy, co to daje. Tada! To jest właśnie Ratchet Pippo Saru. No czyli właśnie Ape Escape. Nie wiem, czy kiedykolwiek bym robił Ape Escape Let's Play. No może kiedyś. Któregoś pięknego dnia, więc tak. Ostatnio zdobyliśmy pierwszy Vidcomic i zaczniemy dzisiaj w niego grać. I to są właśnie minigierki, które jako jedyny robię lubię z całego uniwersum. Już tutaj Clanka. Watch and learn, Clank. This is how a real hero gets it done. No i dobra. These are the real life adventures of Captain Quark, the greatest superhero the galaxy has ever known. Hey, this thing on? Meticulously reconstructed by our crack research team with the aid of eyewitness accounts, bathroom gossip, wild speculation, and a magic eight ball. In the early days of the fifth Solarian equinox, the Solana galaxy was terrorized by a notorious pirate known as Captain Blackstar. Ahoy! Anybody else got a craving for fish and chips? Though still in the prime of his youth, Captain Quark was already a living legend. I was beating him up with a stick. However, no previous adventure could have prepared Quark for his encounter with the dread pirate Blackstar and his crew of... Oh, please tell me this is a typo. That's robotic pirate ghosts. Guess reading wasn't your subject, eh, Professor? Right. Now we begin the interactive portion of Episode 1. Booty is in the eye of the beholder. Więc tak. Jest to po prostu taka historia wcześniejsza Quarka, która ma mu przypomnieć jego historię, więc tak. To jest jeden z początków Quarka, ale już był wtedy legendą. Gdzie napadli... Przybył kapitan Blackstar, który chciał pokonać Quarka i ogólnie zawładnąć światem, czy Bóg wie co. No zawładnąć światem jak każdy złoczyńca. Ze swoimi robo piratami duchami.
Nie jestem zbyt dobry w tych bitkomikach. Od razu zapewniam to. Jestem po prostu w nich lamą. Nie trzeba akurat Einsteina, żeby to stwierdzić. Spoko. Ale głównie te minigry są stylizowane na arcade'ówki. Co dobrze im się nawet udaje, przyznam. Takie arcade'ówki, platformówki, lol. I kiedy te platformy się... te duchowe platformy się z powrotem odtwarzają, odbudowują, to możemy jeszcze na nich skoczyć, żeby nie znikły. To jest proste, jak się... To jest pożyteczne, jak się robi na przykład speedrun. Dobra, myk. To jest boss tej planszy. Ale tylko tak sobie przebiegł, jak nie wiem, Time Eater w Sonic Generations. Co dla kumaty, kto grał w Sonic Generations? Jak ktoś nie grał, to niech czeka na mój let's play. Ale to jest praktycznie mechanika, no powiedzmy, że jak z Sonica, czyli możemy grać, popatrzeć w górę, w dół. Tak naprawdę nie patrzymy, ale dobra. A, i tu jest też jeszcze jeden... jeden cheat code. Dajcie chwilę. Ja tu mam stronę internetową otwartą, bo nie chciałbym się już tutaj chrzanić z tym. Aha, tu jest napisane. Ups. W każdym bądź razie... już to audycji. Więc tak, Quark w Tutu, czyli Tutu to jest taki przyrząd, co? Taka zdupka dla baletnicy czy coś w tym stylu, więc tak, góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, kółko, kwadrat, kwadrat. A, to chyba w grze trzeba. Góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, kółko, kwadrat, kwadrat. Co ja? To jest Quark w Tutu. I teraz jeszcze raz to wciśniemy. Góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, kółko. Dobra, i to chyba aktywuje nam... Dało się tak, że Quark był cały czarny. Znaczy po prostu ciemny. I to ten glitch nazwano Dark Quark. Ale jakoś mi jakoś nie wychodzi jego odtworzenie. No ale dobra. No, Wikipedia raczej tej klanka zapewnia to, że wystarczy dwa razy to wcisnąć. Wcisnąłem cztery razy, nie udało się. Nie wiem, czy to trzeba odpowiedni jakiś timing mieć czy coś, ale... No dobra. Powiedzmy, że się zgadzam z tym. Bo raz mi się go udało zrobić. Tym bliższy, jak się sprawdzić, czy on działa. I tylko ten jedyny raz mi się udało. No nie, no przy ostatnim już, serio. Ale tak, ogólnie w każdej tej minigierce jest upgrade zdrowia dla Quarka. Jak na razie tutaj żadnego nie widzę. Albo już go ominąłem, no cóż. I za zdobycie wszystkich 100 dostajemy właśnie tutaj nową śrubę. I w każdej tych minigierce jest skill point taki, by zebrać wszystkie te upgrade'y zdrowia i dodatkowo przejść wyzwanie czasowe. Tu nie ma wyzwań czasowych, ale... O, właśnie. Jest upgrade zdrowia. Wyzwanie czasowe polega na tym, że my o tym teoretycznie nie wiemy, ale no skill point mówi tak, że w jakimś określonym czasie musimy przejść daną misję. Co nie jest proste. Więc tak, głównie tutaj nam się przydała blaster nasz. I każda amunicja blastera daje nam po 10 fragilsie. No i to da. No i za każdy ten znak Quarka dostajemy też śrubki. Gratis. Zdobyliśmy 100. I za każde przejście kolejne dostajemy coraz mniej chyba tych śrubek. 100, czyli jeden... Jeden ten znak daje nam 60 śrubek. I mean, I've worked on some real junk, but this one takes the cake.
pirate, ghost, robots. What do they think, we're idiots? Hey, Professor, snap to it! Once again, the citizens of the Solana Galaxy owed their lives to the dauntless courage of the remarkable man behind the cube. With great reluctance, Quark accepted a meager fee for his services and promptly donated the entire sum to the Quark for Tots Scholarship Fund, a charity providing makeovers and buxom bimbos for needy people named Quark. I've got a big heart. Mr. President? Yes, I got the fruit basket. Thanks. It turns out I'm allergic to prunes. Yeah, who knew? What? Blackwater City is under attack. Yes, sir. I'm on my way. The exciting, all true, right, adventures of Captain Quark continue in episode 2. Tak, będzie sequel? Handsome devil. It appears Quark has regained his memory. Hey, this dressing room isn't fit for a pig. What kind of shoddy production are you people running? That's him, all right. He may need a while to adjust. In the meantime, I've got a mission that's perfect for you two. We've just learned of a prototype holographic device that can disguise the user as a Tyranoid, even allowing him to speak Tyranese. Is it just me, or do you smell bananas? Anyway... The device happens to be the grand prize on this week's Annihilation Nation. Check it out. Tonight on Annihilation Nation, we feature an all-new Death Course. Let's meet tonight's victim. Oops, I mean contestant, Fred. Fred is a Gadgetron accountant who claims he once had a Morpho Ray go off in his pants. What a champ. Let's take a look at what he's up against. Doesn't look too bad now, does it? Good luck, Fred! Next! Another day, another death course. Jasek, dostaliśmy nasz szybki i teraz musimy iść właśnie po Tyrak, guys. Byśmy mogli się zmienić w Tyranoida. I rozmawiać po tyranojsku? No powiedzmy. Powiedzmy, że to jest tyranojski. Właśnie, ile kosztuje następny armor? To mnie najbardziej interesuje jak na razie. Chyba, że nie ma. Jeszcze nie ma następnego, okej. Okay. Ale chyba coś koło 50 tysięcy albo 100 chyba już będzie. Ten następny. Nie, możemy sobie kupić właściwie jakiś... Nie ma niebieskiego jeszcze koloru, kurde. Kupmy sobie te... I to. Oj, teraz dużo lepiej wygląda. Przypadku, że nie ma niemieckiego. Niebieskiego. Co? Niebieskiego. Jakbyście przypadkiem myśleli, że powiedziałem niemieckiego. O. A, dobra. Dragajs. No to lecimy. Na Annihilation Nation. I kolejna arena do walki będzie. Jeżeli do tego, trzeba się do tego będzie już przyzwyczaić. Bo już to będzie, w następnych grach. Poza dwoma. Poza dla kumatych, jeżeli wiecie o co mi chodzi. I nie chodzi mi tutaj o Going Mobile. Bo tam są walki na arenie. Powiedzmy. Let's meet our first contestant.
He's an unemployed rocket mechanic who claims to have saved two galaxies, but most people know him as Secret Agent Klang's bumbling chauffeur. He hopes that disguising himself as a Tyranoid will make him more attractive to the ladies. Hey! Give a warm welcome to Ratchet! Ratchet will attempt to be the first contestant ever to survive the Death Course. Contestant number one, are you ready? Bring it on! No tak, postaramy się być tym, który jako jedyny przetrwa. Poczekam tu chwilę, bo nie chcę tutaj damage'a zebrać. Bo chyba nasz star tutaj zrobić skill point, który nie jest dosyć trudny. A, już wszystkie mamy. No to co, no Shock Blaster będę próbował na trzeci level. I tak, ta strzałka nie jest losowa, ona nam zawsze będzie to samo pokazywała. Pozwajmy te kamery, bo są one idiotyczne. Nice. Nie wiem, czy te roboty są aż takie głupie, czy aż takie głupie. Ale dobra, no pokonaliśmy je bez szwanku. No i dostaliśmy tą nową śrubkę. I to jest jedyne chyba miejsce, gdzie ta nowa śrubka nie ma animacji tak pewnie. A, i tak by the way, to... Nie wiem, czy przypadkiem... Osztu, mordeczkę. O, nasz no, tak się powiększył, nice. Nie wiem, czy to przypadkiem miało zadania na czas, teraz wszystko nie pokrzaniłem. Ale dobra. Powiedzmy, że to jest właśnie na to. O, hello! I teraz Nitro Launcher. Bo tak. Właśnie, jak tam się dostać? To chyba nie w tym challenge'u. Chociaż... Nie, no nie ma szans, że tam doskoczę. Dobra, daruję sobie to. Daruję sobie to, bo to chyba dopiero w challenge'u trzecim można zdobyć, albo nawet nie. Nie jestem do końca pewien, właściwie. Tak, doszliśmy dalej niż ktokolwiek, jak na razie. Co z tego, że glitchujem praktycznie? No i tada! O, i skill point jeszcze. Dziękuję. I dostaliśmy część drugą. No i teraz oczywiście walka na arenie, o której mówiłem. Ale to akurat jest easy. Podekspimy sobie bronię przy okazji. No słuchajcie, można łączyć przyjemne z pożytecznym. No serio, te walki na arenie nie są jakieś dla mnie super mega trudne. Raczej do wymagających nie należą. Jest to gdzieś jakieś amunicje do tego. To mi trochę krzyżuje plany. Muszę sobie podekspić tutaj, a tu nie? Gdy życie daje ci cytryny, zrób z niego lemoniadę. Maksyma życiowa. Ale dobra. Podekspimy sobie w takim razie N60 Storm. Tak będę wypowiadał po angielsku. Nie N60, tylko N60. Nie będziemy jeszcze tego używać. N6 mam armor, ale tego akurat nie chcę. Nitro Launcher. Kurde, jeden tylko. Dobra. Po co to używam? No spoko, już 7 rund na 10 i ogólnie tych rund jest jeszcze więcej i jest jedna bonusowa, czy tak to mogę nazwać, runda. Znaczy bonusowa jest wiele, tutaj bonusowych rund, ale jest jedna dosyć
Najgorsza, najśmieszniejsza, czyli Extreme Challenge lub Ultimate Challenge, coś w tym stylu, gdzie jest 100 rund. Jeżeli nie macie Rhino 3, to na waszym miejscu bym się tak, tam nie wybierał. Tak, wiem, nie użyłam tego armoru ognistego. Nice. Folks, he is better looking. Do not be alarmed, Sasha. That is Ratchet. Oh, I see you won the Terror Guys. It's very convincing. Anyway, there's something I think the two of you need to see. Work personal log entry 101301. After I personally vanquished the Protopet menace and revamped the Megacorp testing facility, I decided to focus my efforts on protecting the endangered creatures of the Florana jungle. But when news arrived that Dr. Nefarious had again risen to power, I knew where my true destiny lay. The training necessary to get back into tip-top shape has been exhausting, and my mind overflows with brilliant concepts. Do I still yearn for the bittersweet stench of my simian companions? The time has come to resume my duties as the greatest hero the galaxy has ever known, Captain Quark! You're not gonna believe this, but the President put Quark in charge of the fight against Nefarious. Our new commander just called his first team meeting. You better get back to the Phoenix right away. I agree. This does not sound good. Więc tak, Quark jest teraz naszym nowym szefem w związku z prawą walki z Nefariusem. A właśnie, a propos cash prizes, to czy tu przypadkiem nie mieliśmy jeszcze do wygrania czego innego? Nie. No to całkiem okej. Okay. Więc wrócimy sobie na Phoenix, tak jak nam kazali, albo jak nam kazała Sasza właściwie. No i lecimy. Nie zrobić, by nie strzelić niczego. A poza tym musimy jeszcze jeden skill point zdobyć. Co już 23 minuty? 23 minuty na arenie straciłem. A tak, jeszcze Witcomic. No to zrobimy jeszcze jeden Witcomic i skończymy w tym odcinku. Tak, ruszamy z tym wszystkim jak ślimak, co najmniej. Ladies and gentlemen, oh, and Helga, welcome to the Q-Force. You have been assembled here because each of you is an expert in your particular field. From Al's mastery of electronics, to Skid's nerves of steel, to Helga's sensual powers of seduction. Each of you has shown that you are worthy to wear the Q. Years ago, I single-handedly defeated Dr. Nefarious, but like a rash on the galaxy's backside, he has flared up again. Our first mission will be to infiltrate the Doctor's top secret base on planet Aquatos. Impossible, you say? Perhaps for a lesser strategist. Behold, my brilliant plan! First, Ratchet and Clank will descend to the sea floor and wade through a series of tunnels flooded with waist-high raw sewage. What? Please hold your questions until the end of the presentation.
After infiltrating the base, our agents will split up. Clank will enter the base's ventilation system, where he will locate and deploy this banana-guided autonomous monkey device, or the GAMD. Meanwhile, Ratchet will use his extensive knowledge of the Tyrannoid language and customs to win the trust of the bloodthirsty alien guards. Finally, our agents will make their way to Nefarious's personal office, steal everything that isn't nailed down, and exfiltrate the base completely undetected. That's crazy! But it just might work. Tak, i oczywiście jak zawsze my musimy wszystko zrobić. Ale dobra, gdzie jest Scrunch? Tutaj. No. I? Halo? Ja, musimy go uderzyć. Wtedy dostaniemy skill points. Yes! Monkeying around at the speed of sound. Ale tak, musimy się udać na Aquatos. Aquatos i tam zinfiltrować bazę Nefariusa. Ale my przejdziemy tylko bitcomic i zakończymy ten odcinek, bo już nie zdążymy z Aquatos. No cóż. Wiem, że tutaj sobie amunicję, bo czemu nie? I tutaj... Czy jest już jakiś nowy strój? Tak, wiem, że sprawdzam cały czas ten nowy... Czy jest jakikolwiek nowy strój, ale... No, po Ratchecie i Clanku dwójce już mam taki strasznie nawyk. Czy tu będzie coś? Nie. No i co? No lecimy tutaj teraz. Tak, to jest całe to menu. Z Quarkiem. Tutaj można ogólnie też sekrety. Wystarczy, że wciśniemy kwadrat. Możemy wpisać hasło, więc na przykład tutaj wam pokażę jedną tylko minigierkę. Trzeba to wpisać McHan, zostawiając dwie kreski na początku i na końcu. Any. Ja już wspomniałem co? No. Tak, McHan? Tak, McHan. No i przenosimy się gdzieś. To jest właśnie minigierka, którą możemy odblokować. Jedna. Bodajże z dwóch. No, chyba jedna z dwóch. Tak, i tu możemy... I kiedy uderzymy właśnie... Na początku sterujemy ninją, ale no jak... uderzymy pirata, to możemy też nim sterować. Nie wiem, czy jak podłączymy drugi kontroler, to... To możemy grać... to można grać w dwójkę. Dobra, ale to zakończę. To jest całkiem długi odcinek, jeżeli... to jest całkiem fajny odcinek poświęcony kodom. Więc dobra, jeszcze wam pokażę jeden kod na końcu, który już działa na edycji witowej. Tak, by the way, to też... co? Musicie wcisnąć kwadrat na wyborze tych bitcomików, żeby to menu, które się przed chwilą widzieliście, uaktywniło. I teraz... na podwójny laserowy miecz, inspirowany Gwiezdnymi Wojnami. Jako już niedawno była premiera 7 części, jeszcze nie obejrzałem, więc jeżeli ktoś się odważy tutaj mi zaspoilerować, to ma bana. Więc tak, kod to jest kółko, kwadrat, dół, gór, zrobiłem. Koło, kwadrat, góra, dół, lewo, lewo. No i tada. Jest to przez większość wykorzystywany kod, taki, że on uaktywnia nam dłuższą co? To jest bądź co bądź brane jako cheat, bo powiększa nam możliwość, nie wiem tego w pięć słowa, powiększa nam możliwość
uderzenia kogoś. A poza tym chyba nie wygląda. I ogólnie też wam muszę to pokazać, że to jest jako demo kod. To jest bardzo ciekawe, tak ogólnie. Ja nie myślisz chyba, że ci posłucham. Dobra, ale jak obiecałem, bo już chciałem kończyć, ale obiecałem, że będzie ten vidcomic, więc go zrobię. Quark, comic episode 2. Ariba Amoeba. A new evil was gathering in the shadowy swamps of Blackwater City. A horrific breed of monsters known as Amoeboids, born in the laboratories of a twisted scientist named Dr. Nefarious. To think, they called me insane, Lawrence. You'll see who's insane when my pets have exterminated all life on this miserable planet! That should clear things right up, sir. When Captain Quark encountered the Amoeboids for the first time, he immediately executed emergency response plan number 2. Hey, wait just a minute. Quark then proceeded to stall for time while he coordinated the city's defenses from the women's restroom at Galaxy Burger. Give me that thing, you lying no good. Oof. Right. Now where were we? From the moment I touched down, I knew the situation called for a head-on assault. Without hesitation, I rush to do heroic battle with the monstrous Amoeboid horde. Więc tak, Amoeboidy napadły Blackwater City, przez co teraz musimy ochronić Blackwater City. Jak nie zauważyliście, tak, Nefarious kiedyś był człowiekiem. To ludzie, którzy nie znają uniwersum raczej tak, a więc Nefarious kiedyś był człowiekiem, ale przez kapitana Quarka, co jeszcze chyba w tym epizodzie będzie, no, zmienił się w robota. Ale też zobaczycie na końcu tego epizodu. Nie będę spoilerował, bo to jest prawie tak samo jak zaspoilerować komuś The Walking Dead. Znaczy nie chodzi mi o serial, tylko o grę. Bym się poczuł tak samo chamsko. Ale dobra, poprzechodzimy sobie tutaj. Nowa broń oczywiście, czyli flamethrower, miotacz ognia. Tak cały czas zapomniałem polskiej nazwy. Okej, tu się wespniemy. No i ogólnie tutaj są... Te minigierki głównie się skupiają właśnie na platformowości, o ile sam gameplay Ratcheta i Clanka skupia się na głównie strzelaniu, to ta gra... te minigierki właśnie głównie się skupiają na platformowej części tej gry. Ja nie mówię, że Ratchet w ogóle jest pozbawiony w tej grze elementów platformówki, ale no na pewno jest go malutko. No nie, mniej niż sobie tego bym życzył, bo jak już pewnie zdążyliście zauważyć, ja jestem słaby w strzelaniu. A w platformówce jeszcze jako taką sobie radzę. Ale dobra, tu pójdziemy. Tu jest coś. Tak, tu jest powiększenie naszego zdrowia. Nie, tu nie mogę, ale mogę to rozwalić. Dla mojej własnej chorej przyjemności. Więc właśnie cały czas się zastanawiam, dlaczego ci eksterminatorzy też nas atakują. Od Ratcheta i Clanka jedynki aż po właśnie teraz. I to prawdopodobnie to, co teraz widzicie, ten vidcomic dzieje się przed wydarzeniami z Ratcheta i Clanka jedynki, najprawdopodobniej. W ogóle chyba wszystkie te vidcomiki dzieją się przed wydarzeniami z Ratcheta i Clanka jedynki. Więc to jest taki prequel. Prequel w sequelu. Nice. Jak teraz tutaj. Tutaj i tutaj. Będzie bardzo... nie wiem... inteligentny komentarz.
Ale dobrze, że przynajmniej to chyba nie ma nic, co mogłoby nas zatrzymać, co było słabe w tamtej poprzedniej minigierce. No jak widzicie, te minigierki naprawdę są proste. Może tyle razy już minigierka powiedziałem. No i ukończyliśmy. Tutaj nie ma bossa. Ominąłem niestety 20 tych znaczków Q, ale szczerze powiedziawszy, nie chcę mi się ich zbierać. Czy moja teoria się potwierdzi? No kurde, teraz więcej zostaliśmy. Teraz jestem skołowany już. His amoeboid army defeated, Dr. Nefarious had no choice but to flee Blackwater City in disgrace. You've not seen the last of me. I will have my vengeance if it takes a thousand years. Dr. Nefarious was right about one thing. He and Quark would meet again, and sooner than he realized. For a true hero like Captain Quark will stop at nothing in the name of justice. What? I held my breath. Tak. Quark nie umie oddychać w kosmosie. To zapamiętajcie sobie, bo on się z tego nabijał później. Ale tak, więc dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli się wam nie spodobało, to powiedzcie dlaczego. I co powinien zmienić, albo co... z czym powinien zostać. Więc dzięki za oglądanie, na razie i cześć. Pa, pa!